Witam was serdecznie und ein herzliches Willkommen zu Deutsch mit Wojtek. Teraz i tutaj 50 zdań mowy potocznej po niemiecku. Lecimy z koksikiem. Was geht ab? Co tam słychać? Zamiast wie geht's dir? Was geht ab? Co tam słychać? Was geht ab? Alles klar? Wszystko w porządku? No? Alles klar? Alles klar bei dir? Wszystko w porządku u ciebie? Keine Sorge, nie martw się. Nie martw się. Keine Sorge. Keine Sorge. To jest takie normalne, niekoniecznie taki slang, takie potoczne. Keine Sorge jest normalne. Myślisz, myślisz i nagle masz. Ich hab's. Ich habe es. Ich hab's. Albo zgadłem coś, w sensie ich hab's. Wiem. Zaczynamy lub lecimy. No to dawaj. To jest auf geht's. Auf geht's. To jest takie lecimy z koksem. Auf geht's. Mit dem Koks. Auf geht's. Mit dem Koks. Nie robi to sensu, ale auf geht's. Trzymaj się, mach's gut. Bo to nie jest takie trzymaj się w sensie halt dich, tylko mach's gut. Trzymaj się, mach's gut. W porządku to może być passt schon. Ist in Ordnung, w porządku. Passt schon, passt schon. Żaden problem, kein Problem. Kein Problem. Null problemu. Też niekiedy mówią, kein Problem. Wszystko w porządku można powiedzieć alles easy. Alles easy. Alles easy. Alles easy. Jestem w to zaangażowany w sensie takim okej, jadę z wami. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Kto idzie skoczyć z dachu? Ich bin dabei. Lecę. No to dawaj, chodźmy. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Nie chce mi się. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Albo ich habe absolut keinen Bock. Absolutnie nie mam ochoty. Oczywiście, na klar. Na klar, na klar, na klar. Nieważne, obojętne, egal, egal, egal. Znowu się spóźnił, egal. To jest fajne, das ist cool, das ist cool. Ja, das ist cool. Wszystko dobrze, wszystko okej, alles gut, niks passiert, nic się nie stało, alles gut, chill mal, alles gut. Nie stresuj się, nie stresuj mnie, nie rób tutaj zamieszania, mach keinen Stress, mach keinen Stress. Mach keinen Stress. To pasuje, jest okej, das passt, das passt. Rozumiem to, rozumiem to. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. U ciebie wszystko gra albo leci zajebiście, że tak powiem, läuft bei dir, läuft bei dir. To jest takie, dajmy na to, wczoraj widzisz kogoś z nowym telefonem, a drugi dzień później nowy samochód. Wow, läuft bei dir. W takim sensie. Weź, wyluzuj, hej, bleib locker, bądź luźny w takim sensie. Weź, nie denerwuj się, bleib mal locker. Dam radę, ich schaff das, ich schaffe das, ich schaff das, ich schaff das. Skoczyć z dachu. A tam pikuś, pikuś, nie ma sprawy, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Kein Ding. Kein Ding to może być też tak powiedziane jako, że ktoś ci w czymś pomógł i ty mu dziękujesz stokrotnie, a on może powiedzieć kein Ding, nie ma za co. Nie obchodzi mnie to. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. A mówiąc teraz ist mir egal, jest taka piosenka, taki Turek ją śpiewał. Ist mir egal. Egal, ist mir egal. Egal, ist mir egal. On co fakt już nie żyje, ale mi się to teraz właśnie przypomniało. To jest niesamowite, to jest zajebiste, zajefajnie. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Nie, że to jest młotek, tylko po prostu mega. Das ist der Hammer. Nie mam czasu, ich habe keine Zeit, ich hab keine Zeit, ich hab keine Zeit, ich hab keine Zeit, ich hab keine Zeit. To przecież bzdura, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Można też powiedzieć, das ist Quark. Kwark, ser, twaróg, na pierogi. Na przykład, das ist Quark, das ist Quatsch. Jestem głodny, ich habe Hunger, albo ich hab Hunger, tak samo można powiedzieć. Ich hab Hunger, ich hab Hunger, ich hab Hunger. Totalnie szalone, total verrückt. Total verrückt. To można mówić tak serio mówiąc i można to mówić tak ironicznie. Jeżeli ktoś ci coś pokaże i jest taki wow, zobacz, jaki fajny, a ty powiesz total verrückt. W sensie taki, wiecie o co chodzi, że ale wow, ale ty mi teraz petardę pokazałeś. Serio? Echt jetzt? Echt jetzt? Naprawdę? Serio? Echt jetzt? Poczekaj chwilę. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Langsam. Warte mal kurz. Zaraz wracam, ich komme gleich. Ich komme gleich. Można też to bardziej spłaszczyć, powiedzieć bardziej slang. Ich komm gleich. Ich komme gleich, ich komm gleich. Nie ma problemu, nie ma problemu. Niekiedy szybciej chcę szybciej mówić niż mówię. Wiecie, o co chodzi? Nie wycinam dlatego... Nie, zagubiłem się. Nie chcę tego też wycinać, żeby to też było takie troszeczkę nie identyczne, tylko autentyczne. A jak już się sypie, to wszystko leci. Gdzie ja w ogóle byłem? Ich komme gleich? Zaraz wracam? Warte mal kurz, echt jetzt? Es gibt so nie. Nie wiem, gdzie byłem, dlatego jeszcze raz kein Thema, żaden temat, nie ma tematu, kein Thema. Kein Ding, kein Thema. Tak jak było wtedy kein Ding, tak można powiedzieć kein Thema. Dasz radę. Du schaffst das. Das schaffst du. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Na klar schaffst du das. Nauczysz się języka niemieckiego ze mną, z humorem czy bez? Jak ci odpowiada mój humor, z którego ja się sam lubię śmiać. Du schaffst das. Albo jak to Angela Merkel mówi, wir schaffen das. Wszystko u ciebie w porządku? Wszystko u ciebie w porządku? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Wszystko jasne i przejrzyste u ciebie? Alles klar bei dir? Jestem gotowy, wszystko zrobione. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Może też oznaczyć, że już jesteś plat, że już jesteś wykończony. W takim sensie ciężko pracowałeś, albo przebiegłeś półmaraton, albo maraton, albo cokolwiek. To też możesz być wtedy fertig. W sensie takim, że wykończony. To nie przejdzie, jakby to powiedzieć, to nie przejdzie, das geht gar nicht. To może być das geht gar nicht, w sensie takim, że nie, tego nie zrobimy, bo nie wolno, bo coś tam, albo takie das geht gar nicht. Przykład, syn, tacie wyciągnął 50 euro z portfela i uciekł, że tak powiem. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. To jest takie, nie wolno. No, das geht gar nicht. No? Big brother's watching you. Daj spokój, może być lass das. Lass das. Lass mich. Lass das. Ach, lass das. A, daj sobie spokój z tym. Lass das. Jestem totalnie zmęczony. Ich bin total müde. Ich bin total müde. Ich bin total müde. Przecież to logiczne. Das ist doch logisch. Das ist doch logisch. Hey, na das ist doch logisch, oder? Na klar, das ist logisch. Przecież logiczne. Nie? Jak będziesz inwestował dużo czasu na naukę języka niemieckiego, to prędzej czy później będziesz lepszy, lepsza. Das ist logisch. Przestań z tym. Hör auf damit. Przestań z tym. Hör auf damit. Zaraz będę lub też i zaraz wracam. Ich bin gleich da. Niekiedy są kartki w sklepie, jeżeli ktoś gdzieś wyszedł, sprzedawca, nie wiem, no gdzieś wyszedł, po prostu go nie ma, to może napisać bin gleich wieder da albo ich bin gleich da, gleich wieder da. Zgoda może być geht klar. Geht klar. Geht klar. Tylko te dwa słowa. Geht klar. Dajmy na to, sprzedaję ci to tutaj, taka ochrona na mikrofon za 100 euro, a ty mówisz geht klar. No to 5 i 100. Ne? Tak łatwo to jest. Widzimy się później. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Peter. Ja, to jest też, faktycznie jest takie powiedzenie. Wir sehen uns später, Peter, bo się rymuje. Czy ktoś się nazywa Peter, to nie gra roli, ale wir sehen uns später, Peter. Peter Lustig. Peter Lustig, genau. Naprawdę fajne, super, echt cool. Das ist echt cool. Echt cool. A jeżeli ten kanał ci się podoba, możesz dać łapkę w górę, jak chcesz skomentować. To wszystko. Das war's. Nie, że teraz już jest koniec, ale tylko ci mówię, że to wszystko to może być das war's. Das war es, das war's. To dla mnie za stresujące. Das ist mir zu stressig. Das ist mir zu stressig. Wiecie, jak są tacy ludzie, którzy po prostu są wszystkim, nawet takim malutkim, tym przestresowane, to das ist mir zu stressig. Das ist mir zu stressig. Nie mówię, że tylko w takim momencie, bo to może być cokolwiek dla kogokolwiek zu stressig, bo Dla każdego jest coś zu stressig, to wtedy można mówić, das ist mir zu stressig. Albo das ist mir zu viel Stress. Das ist mir zu stressig. Nie mam na to ochoty. Kein Bock drauf. Ich habe kein Bock drauf. To te zdania takie tutaj, to nie jest, że to jest gramatycznie wszystko. To jest po prostu taka mowa potoczna. Kein Bock drauf. Świetna robota, super gemacht. Gut gemacht, super gemacht, perfekt. Super gemacht. A jeżeli dotrzymałaś teraz aż do 50 zdania, to daj mi znać w komentarzach, czy takie coś by Ciebie jeszcze interesowało. Może ciutkę wyższy poziom, a może i też taki poziom, po prostu dłuższe zdania, inne zdania. Jak już mówiłem, daj znać w komentarzach i mógłbym wykombinować taki drugi odcinek dla Ciebie, dla Was, jak zawsze. Koniec filmiku, zrobiłem 50 zdań, no i tyle. Także dajcie znać, jak mówiłem, i do następnego razu, Wasz Wojtek.